Na początku lakierem do włosów układam włosy na gładko pudry lateksowy czepek, a czepek przyklejam do skóry lateksem. Nakładam olejek ochronny do ust NYX. Teraz pokażę Wam, jak zrobiłam klatkę na ptaki na głowę. W sumie nic trudnego, trochę drutu, klej na gorąco, farba i kolaż ze zdjęciami matki z córką. Klatka to symbol bolesnych wspomnień uwięzionych w głowie. Pastelową żółtą kredką NYX zaznaczam wielkość dziury w głowie, a czarną wypełnię jej wnętrze. Klatkę przytwierdzam taśmą i tworzę na brzegach pęknięcia głowy miękkim plastikiem. Na całą buzię nakładam świetną bazę pod makijaż NYX, a kamuflaż brwi wzmacniam białą kredką Jumbo. Nakładam na jaśniejszy podkład Total Contour rozjaśniony jeszcze dodatkowo białym mikserem, a wszystko utrwalam pudrem SFX. Kredką do brwi rysuję miejsca na głowie, gdzie powinny być włosy, wiecie, tak jak u lalek, tyle że moja ma wyrwane. Całą twarz konturuję błękitami z palety Ultimate Electric, łuk brwiowy i nos także. Wracam do czarnej kredki i zaczynam rysować makijaż oka. Azurowa kredka ląduje na powiece ruchomej. Białą bazą pod cienie powiększam przestrzeń oka. Wracam do moich błękitów i utrwalam kredkę, a z palety cieni i produktów do konturowania wybieram czerń i utrwalam kredkę czarną. Z palety Ultimate Brights wybieram fiolet i pogłębiam nim cały makijaż i kontury. Wzmacniam nim także makijaż oka, a żółcią podkreślam kontrasty. Teraz ukochana baza pod pigmenty, a na nią wklepuję srebrny brokat NYX. Sięgam po Epic Ink Liner, wzmacniam nim ostre krawędzie, rysuję brwi oraz rysuję cienką kreskę wzdłuż linii rzęs. Doklejam sztuczne rzęsy Wicked Lashes, a błękitami z palety Electric konturuję dodatkowo szyję. Na środek policzków ląduje róż, HD, kolorze Baby Doll. Teraz klejem do rzęs tworzę łzy, które jeszcze mokre obsypuję złotym brokatem. Z tej palety biorę najjaśniejszy rozświetlacz i rozświetlam nim twarz. Sięgam po eyelinery Vivid Brights oraz biały eyeliner i rysuję kolorowe piegi mojej lalce. Znów żółta kredka i rysuję moją potłuczoną stronę. Biała Jumbo Pencil na miejsce, które mają udawać wystające kości. Czarna kredka na oko. Tutaj też sporo rozcieram pędzelkami NYX, bo dodaję także cienie z palety Love Contour R. Dodaję też ink liner, białą bazę. Tworzę po prostu głębię całego makijażu, także ostrości w niektórych miejscach i oczywiście wszystkie spękania. Ma to związek z całą historią i wspomnieniami. Z jednej strony kolorowymi, żywymi, bardzo intensywnymi, tak jak pierwsza strona twarzy, ale z drugiej strony pod nimi, pod tymi wspomnieniami, czeka już tylko śmierć. Sięgam po cienie Lit Lingerie i kolorem Power Trip zaczynam tworzyć usta lalki, a środek wypełniam konturówką w bardzo trudnej nazwie, dlatego wszędzie macie oczywiście napisy, także pod filmem. Porobiłam dziurki w łysinie i przeciągnęłam przez nie kilka pasm moich włosów. Następnie zakręcam je lokówką i utrwalam lakierem Matrix. Makijaż twarzy utrwalam oczywiście sprayem Dewy Finish. Przechodzimy do dekoltu. Żółta kredka służy mi za bazę mojego rysunku. Nakładam teraz rozświetlacz do ciała w kolorze Sunbeam, a na niego złoty brokat. Rysunek zaczynam od brązowych cieni, a złotą kredką maluję postacią włosy. Teraz różne kolory cieni Lit Lingerie i tworzę ubrania oraz tło mojego malunku. Brązowymi i czarnym cieniem robię detale, a ciemnym pomarańczem usta. Przechodzę do białego precyzyjnego eyelinera i rysuję koronki na dekolcie. Sięgam po pigment NYX w kolorze Egotastic i nim tworzę głębię rysunku mojej koronki, a kolor po prostu mi się pięknie uzupełnia z całym strojem. Tak prezentuje się cała moja interpretacja Vintage Doll. A teraz przejdźmy na koniec do sukni. Do jej stworzenia użyłam jakiejś prześcieradeł second handu, gorsetu boho za 2 zł second handu, białej organzy, wstążki, koronek, no i gumki.
Spódnicę szyję ręcznie, przyszywając warstwa po warstwie wszystkie materiały i wykańczam wstążką. Z gorsetu odprułam jakieś dziwne przywieszki i klejem na gorąco dokleiłam materiały, z których też jest spódnica. Do ramionczek doszyłam materiał w paski oraz organzę, a na środku zrobiłam kokardkę ze wstążki, koronki i jakichś błyskotek. I gotowe! Tak prezentuje się cała postać. Na scenografię, realizację pomysłu, nagrania, no i oczywiście montaż zeszło mi jakieś milion godzin, ale wyżyłam się bardzo emocjonalnie na pracy, więc koniecznie dajcie mi znać, co o niej myślicie. I trzymajcie kciuki! Do zobaczenia następnym razem. Cześć!